Z Wrocławia do Świdnicy w godzinę. Tak ma wyglądać podróż nową trasą. Po drodze pociągi zabiorą pasażerów z 14 przystanków. To długo wyczekiwana inwestycja, szczególnie dla mieszkańców Sobótki. Do Wrocławia jeszcze się można udać autobusem, tak? Ale do Świdnicy no to już nie z górki. Z górki z tego. A tak bardzo się przyda, bardzo. Może jeszcze doczekam. Dla nas mieszkańców to jest tutaj niedobrze, dlatego że liczyliśmy na to, że teren jest stricte turystyczny, tak? Mamy Ślęże, mamy się czym pochwalić, a tutaj jak zwykle coś się jakby opóźnia w czasie. Masy w Ślęży w sezonie odwiedzają setki turystów. Wykonawcy zostało jeszcze dużo do zrobienia, tłumaczy rzecznik PKP PLK. Również jeszcze nie ma pełnego wyposażenia na przystankach kolejowo-drogowych. Bardzo istotnym obszarem jest obszar związany z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym. To jest zwykle obszar, który jest niepostrzegany przez pasażerów. Są to urządzenia, które są umieszczane w torze bądź obok toru, także urządzenia, które odpowiadają za pracę rozjazdów na poszczególnych stacjach. Przystanki będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Chcemy, żeby to połączenie było i bezpieczne, i punktualne. Bierzemy również fakt, że na tej trasie jest kilkadziesiąt przejazdów kolejowo-drogowych, więc urządzenia muszą być sprawne. Pierwszy pociąg ma pojechać wyremontowaną trasą z Wrocławia do Świdnicy 14 czerwca. Sobótka, Natalia Basler.